Cześć i czołem, moi drodzy, ja jestem Szpaku Szpakowski, witam was w Japonii, waszym ulubionym anime w Japonii, Victory Dwójce Hearts of Darkness. Wygraliśmy ostatnio wojnę tutaj z Chińczykami, zgarnęliśmy naprawdę kawał terenów. Oczywiście kolega mówił, że ma gdzieś na stateach czy coś, można ustawić protektoraty, jasne, można, ale żeby tutaj ustawić tutaj, gdzieś to już jest protektorat nasz, ale żeby sobie ustawić jakąś taką kolonialną, musimy posiadać... Musimy posiadać również 20% tej siły kolonialnej. A my tego na razie nie mamy, więc od razu tutaj o tym mówię, uprzedzam. Może tutaj polecimy dalej. Oczywiście słyszę wiele różnych głosów, znaczy tutaj kolega wcześniej, zanim poszedłem nagrywać, mówił, że średnio ogarnia tę grę. Jeżeli ktoś nie ogarnia zbytnio tej gry, mówcie proszę. Ja naprawdę nie gryzę, ja chętnie udzielę wam każdej odpowiedzi. Co tutaj za wojna trwa? Druga wojna o wolność Lombardii. Co? What the heck? To jakoś o Lombardii się bijecie? O kurde, naprawdę nie są... Szapoba, panowie, no fajnie, że się zabijacie o jakąś Lombardię, ale to nie jest dla nas żaden problem, gdyż my powinniśmy wkrótce zmniejszać sobie infamię i jeszcze raz rzucić się na Chińczyków, ale już na rejony tutaj trochę dalej, gdzie panuje herbata, węgiel. Tutaj gdzieś wy posiadacie, tak, tutaj posiadacie herbatę, ogromne ilości herbaty. Tutaj posiadacie węgla, mnóstwo węgla, a z naszą technologią my ten węgiel będziemy pobierać w ogromnych ilościach. Ale zanim do tego dojdzie, może tutaj... O, jakieś tutaj white piece'y robią. Co? Aha, bo to pewnie był ten kryzys o Polskę, co pamiętam. W sumie nagrywałem to wszystko w sobotę, więc niedzielę miałem wolną akurat od nagrywania, więc nie, mogę sobie nie pamiętać, co jeszcze się działo. Zmieniliśmy sobie relacje z Morocco. No, Morocco, co to jest? Jakieś Morocco, Boroko. Kto w ogóle, co to wie, co to jest jakiś ten mały Morocco? Więc i dalej, co możemy zrobić? Chcecie wybory, czy nie? Już coraz więcej ludzi chciałoby wolne wybory, ale my się jeszcze na wolne wybory nie zgadzamy. Dla nas to nie jest aż tak bardzo ważne, jak mogłoby się wydawać dla Japończyków. Pyk, może tutaj damy sobie na razie piąteczkę. I kolejna choroba, może w tym kraju to tylko ludzie chorują, naprawdę, no. Za chwilę, choroba, 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 chorujemy, chorujemy. A trochę po japońsku, chorujemy. O Boże Święty, naprawdę. Nie wiem, czy oni przepracowują się coś, czy co innego, ale naprawdę te choroby, które tam dają, męczą niesamowicie ludzi. Niderlandy są cały czas naszą strefą, nikomu nie dajemy ich oddać, mają 11 miejsce, mamy tą samą frakcję rządzącą, lecz w tym nie ma żadnego, jakby to powiedzieć, znaczenia. Busan, o kurde, będę w tym Busanie, to może pompujmy sobie tutaj robotników, może o tak, znaczy kapitalistów spompujmy trochę, aby w tym Busanie produkowano więcej fabryk. Busan jest wysoko? Nie. Znaczy, co jest to jak naprawdę wysoko? Niewiele tutaj ta fabryki jest naprawdę tak bardzo wysoko, że nie robią to jakąś niesamowitą robotę. Znaczy, troszkę się znajdzie, no ale... Znaczy, to wiecie, jak to działa, no... Żeby to jakoś nie skłamać, no... Trudno mi zabrać teraz formy. Znaczy, formy, słowa. Najważniejsze rejony to jakieś takie Kyushu i tak dalej. Chociaż ten Kyushu to jest ważny rejon przemysłowy? Kyushu, no czwarty rejon przemysłowy i to się będzie zwiększało. 77 tysięcy bezrobotnych ludzi. 77 tysięcy. No, za konserwatystów to tak nie było łatwo. Dobra, lepsze wydobycie. W sumie niedawno to daliśmy, a już się wynalazło. Bardzo szybko. O, zróbmy sobie to. Nie ogarnąłem w sumie, że powinniśmy zrobić research point plus 100 punktów dodatkowych, ale to jest akurat no. Nie straciliśmy dużo tak naprawdę. Może dostajemy jakiś dodatkowy prestiż za posiadanie tych rzeczy, bo chyba... Nie, ktoś to musiał już chyba wynaleźć. A tutaj mamy jakieś dodatkowe. Co tu mamy? Wszyscy ludzie w prowincjach kolonialnych się trochę wkurzyli. No niestety, tak to bywa. I coraz więcej ludzi chce głosować. Niestety już dojdzie do tego, że będziemy musieli dać im wolne prawo do głosowania. O, bo tam troszkę znów podwkurzamy ludzi oczywiście. Ale przy okazji moglibyśmy prowadzić jakąś armię kolonialną. Niech się ustawią tutaj. I to będzie armia kolonialna z Afryki. Może na razie 9 tego. Jedna artyleria i może jeden koń. O, na odwrót, jeden koń, jedna artyleria. I 7 piechociarzy do walki w pierwszym rzędzie. Później to się oczywiście zwiększy. No te rejony są obfite też również w ludzi, więc to nie będzie żadnego problemu. Jak tam choroby? Cały czas chorujecie, prawda? Do kiedy będziecie chorować? Do papa influenza. Do 21 augusta. Okej. Okay. Zmniejszymy sobie troszkę prestiż i przy okazji patrzmy, jak nam tutaj siła przemysłowa się w niesamowitym stopniu rozwija. 571 punktów. Nice. Tylko się to rozwija wolniej niż byśmy chcieli chyba tak naprawdę. Powstaje mnóstwo ludzi, którzy są niestety bezrobotni. Tutaj powstają te nowe fabryki tego DAI. Farbnik to jest chyba. Farbnik. No co od farby? Farbnik. O, Timber Output. Super.
Fabryka barwników, przepraszam bardzo, tak? Jak ma coś pójść źle, to będzie szło źle. Poprawię sobie relacje z Brytyjczykami może. Ale to aktualnie możemy się jakoś z tym połapić i poradzić. O, patrz, czyli dostajemy pieniędzy ogólnie z samych tych rejonów. Z tego rejonu dostajemy 9 tysięcy. Wow! Dlatego Chińczyki są później taką potęgą przemysłową i to bardzo łatwo, bo ich rejony chińskie mają ogromne ilości ludzi. W tej grze liczą się ludzie. Gdzie są ci ludzie i tak dalej. O, jest źle sam. Poprawienie relacji kosztem tam prestiżu. No, naprawdę to się mocno przydało. Przydało się w Lui, żebyśmy sobie jakiś Sokoto poprawili relacje. Sokoto, które znajduje się tu. No, fajnie, nie? W ogóle my jesteśmy sąsiadami w pokoju. Rewelacja. Jak tam reformy? Dalej? Już coraz więcej ludzi. No nic. Proszę bardzo. Macie wybory wolne. Wygraliście. Wygraliście nad wolnymi wyborami. Cieszcie się. Ale tylko bogaci mogą głosować. Chociaż tyle. A jak tutaj? W tym Kyushu? No, co fabryka się rozbuduje, to zaraz powstanie nowa. Znaczy, co już się zaraz uzupełni i musi powstać, uzupełniać nowa. Jesteście siebie dumni, panowie? A jak tutaj pompowanie biurokratów? Jakoś to idzie, patrzcie. Wkrótce powstaną nasze nowe porty. Przy nowych portach, o, Naval Base, ulepszymy sobie. Pruski konstytucjonizm. Może tutaj rozbudujmy. I tutaj rozbudujmy bazy morskie. Gdzieś możemy jeszcze rozbudować? No na razie nie. Szkoda. Przy okazji pieniążki się pompują. Co chcemy pójść? Możemy wziąć trochę tego, trochę kogoś, żeby nie wkurzać żadnych ludzi. A wy się dalej wkurzacie, prawda? O Jezus, będą się dalej wkurzać. Wy nic innego tego się wkurzacie, wkurzacie, bo nie macie czegoś, tegoś, tamtego. Co wy byście chcieli? Może tutaj? Z reform? Ja bym chciał wam dać raz już reformę edukacji, no ale liberałowie się nie zgadzają, no to nie wiecie czemu. Dajmy wszystkim reformę edukacji, niech się edukują, będą szczęśliwi i tak dalej. O! O, tu jest farming output, to się przyda. Farming output się na pewno przyda, bo to jest plus 50 przy traktorach, będziemy mieli traktory. Przy okazji musimy uzupełnić jakoś jednostki powolutku. There are no gods. Może pójdźmy pluralizm, że dajmy ludziom wierzyć co chcą, po prostu niech pracują ciężko i zarabiają na swój byt i pieniążki. A co tam u was? No widzicie, co powstanie fabryka, to zaraz się uzupełni i przynosi przez to ogromne zyski, bo ludzie są do pracy. Tutaj pompują się ci biurokraci. Musi być ten 1% biurokratów, co tutaj pisał, tak? 1%. Obecne ratio to jest 0%. Co? Myślałem, że nie biurokraci muszą być. To co ja sobie pomyślałem? To musi być 1% naszej ludności. To może migrujcie teraz. Tutaj wy też migrujcie. I tutaj też migrujcie. O. Dajmy ludziom wierzyć, co chcą. Jak wygląda migrowanie do tych terenów? Bo tutaj po prostu się da 0%, znaczy 0%, bo musimy ten. Oj, konserwatyści wygrali, patrzcie. Konserwatyści wygrali wybory. No oczywiście ta seria to już tak powolutku będzie, takie podbijanie, podbijanie, ile tu się chce oczywiście. Ale chyba to żaden sposób wam nie przeszkadza, mam nadzieję. O nie, jak mamy pruski konstytucjonizm, to nie możemy budować fabryk? Serio? Wy nie macie naprawdę co robić? Głupki. A to jest imperia... Jaką my mamy partię ogólnie? A tutaj mamy konserwatystyczną. Ale ten interwencjonizm możemy budować fabryki, a w tym interwencjonizmie? Open, close, build railways. Build railways, bdu. A ja chcę budować. Co powinniśmy nas zrobić? Nacjonalistyczną? Jest, że możemy. Factory Owner Cost. Planowanej ekonomii na pewno możemy budować. To akurat jest. Brakuje mi Building Factories. O, marksistowskie. O, nie podobają mi się marksistowskie. No nic, przynajmniej my możemy sobie ulepszać te fabryki, kiedy chcemy. Nie musimy się o nic martwić. No ale wiecie co, dajmy sobie tak tych liberałów. Skoro byli ci liberałowie promilitarystyczni, no to... Niestety mamy tą całą konstytucję, co mają Prusy, czyli my nie jako kraj, który niby je, ma tą, niby kraj, który jest tutaj w liberałów, znaczy liberałów, tutaj konserwatystów, nie możemy przez interwencjonizm nic budować. Moglibyśmy pójść w komunizm, ale nie pójdziemy w komunizm, bo komuniści mogą chyba w naszym kraju tylko budować fabryki, ale ja się na to nie zgadzam w żadnym celu, żeby komuniści byli w tym państwie. Nie, nie i nie. Tfu! Przy okazji niech nam spada ta infamia i wypowiemy za niedługo kolejną wojnę przeciwko Chińczykom.
po to, żeby zdobywać kolejne tereny, które nam się przydadzą. Przy okazji oni są już prawie zwesternizowanym państwem, ale nie mają też takiej armii, jak mieli, patrzcie. Mają tutaj tylko 42 brygady. Miałem jeszcze 97. Co się stało z tymi państwami? Co się z nimi stało, że już tyle armii nie mają? Może dlatego, że stracili tutaj mnóstwo terenów takich ważnych? Kolejna choroba, Boże Święty, no. Przestańcie chorować. A jak wygląda migracja? W tym rejonie? Migruje się coś tutaj w ogóle? Nie chce się migrować. Przydałoby się, żebyście się migrowali. Jak się zmigrujecie, to dajcie znać. Już chcecie jakoś 1% tutaj. Bo tu jest chwilka, muszę zaznaczyć. To jest 1,00% coś było pokazane. O, 0% na Faren. A to jest jaka kultura japońska? Japanese. No właśnie. Nie no, dobra. Nie ma co tutaj gadać, plotać. Pompujmy po prostu was stąd. Może tutaj kolejną klasę, mądrą klasę robotniczą tutaj. Może kolejną mądrą klasę robotniczą tutaj. Gdzieś tutaj pompujemy tych kapitalistów, to może tutaj się pompujcie już od tych zamiast tych kapitalistów. No i pompujmy tych inteligentnych. Prusy? Aby Prusy dalej istnieją? Tak, Prusy dalej istnieją. Myślałem, że już powstał Związek Północno-Niemiecki. Strasznie się ociągają ci Prusacy. Naprawdę straszne aż, jak oni. Co się z wami dzieje? Czemu? Ha, wy nie możecie pewnie stworzyć Prus, bo nie macie tej nadrenii, prawda? Znaczy tutaj, tych. Znaczy Prus. Nie, Związku Północno-Niemieckiego, że tak to nazwijmy. No ale wystarczy, żeby był to jacyś nacjonaliści niemieccy i po prostu przejmą władzę, a wtedy wszyscy przyłączą się do Niemiec. O, możemy zrobić Fuel Refinery. A jak wygląda ta sytuacja fabryk? Troszkę spadliśmy przez te wybory. Wcześniej rozwijało się o wiele szybciej, tyle mogę powiedzieć. Dobra, róbcie sobie. O, Military Statistic. Możemy z tym polecić. I przy okazji, ludzie, już tam nie umierajcie. Przestańcie chorować. Nie wiem, zróbcie coś. Jedzcie więcej aktimelków, danonków. A wiecie, tylko chorujecie, chorujecie, chorujecie. Dobra. Może zrobimy jakieś dodatkowe siły? Kurde, możemy tylko chińskie robić. Ten Beri Fraren jakieś. A to są w sumie chińskie. To chińskie mogą w ogromnych ilościach się pompować. No ale dobra. Na razie pompujmy klerków, bo pompuje się ich coraz więcej. A jak pompuje się coraz więcej klerków, my dostajemy coraz więcej tych punktów do badań. Farming output. O, ale nam wskoczyły teraz dochody. Ale nam teraz dochody wskoczyły. A możemy aż wam zmniejszyć podatki. Skoro pracujecie ciężej i lepiej, no to zmniejszmy wam podatki. A to jest takie postanowienie, żebyście się troszkę odwkurzali. Zmniejszałem wam podatki, a wy się dalej wkurzacie. No, panowie. To mi się nie podoba. Nie podoba mi się to. Widzę tutaj jeszcze 12 minut odcinka, a my na razie nie zrobiliśmy nic większego. No, umówmy się, na razie nic i na razie większego nie możemy zrobić, ze względu na to, że infamia po prostu nam na to nie pozwala. Plus ludzie co chwilę umierają. Na razie również nie możemy się raczej bić z potęgami morskimi przeciwników, jakimś Wielką Brytanią i innymi, bo to w ogóle nie ma żadnego sensu. Możemy wam powiedzieć wojnę o kolonie? Moglibyśmy powiedzieć, ale wy z kim macie sojusz? Wy macie z Wielką Brytanią, Austrią, Skandynawią, wy macie z każdym, z kim mocny to macie sojusz. Wy dumni z siebie jesteście? Jakieś organizacje, tutaj artillery support. A może z komercyjnych, a przykład administracyjna efektywność. O. Czemu by nie? Szybko to się wypada. To się wypada naprawdę rewelacyjnie szybkim tempie, bo nie dość, że to potrzebuje mało punktów, to jeszcze jest do tego zmniejszony koszt z powodu po prostu czasu, jaki to było dawno wypadane. No z komercyjnych naprawdę jesteśmy daleko, daleko do tyłu. Jak wyglądają reformy? Możemy coś zrobić? O! Możemy sobie zmienić na tutaj ten typ biznesu. Na przykład na morski, morsko-komercyjny albo przemysłowy, a wtedy armii dostajemy mniej. Nie, na razie nic nie zmieniajmy. Nie mając nigdzie plusów ani nigdzie minusów, szybko się rozwijamy. Znaczy, rozwijamy się tyle, żeby być po prostu zadowolonym z tego. Ale wkrótce będziemy znów się bić z Chińczykami. Może weźmiemy po prostu więcej tych terenów. Może uda się wziąć aż terenów, aż no, dobrze. Tutaj, Henan. Kolejny generał nam umarł. Yuan chce sojusz. Brawo, Yuanie, widzimy się razem. Super. A wy jesteście marionetką? O, wy nie jesteście już marionetką. Chiny są bez żadnych tych wszystkich marionetek i tym podobne. To są same już Chiny. No nic, no to Justification War. Może tutaj Demand Concession. No oczywiście dostajemy malutko punktów kary za to. Wy nie jesteście razem, prawda? Nie jesteście razem, więc możemy wysłać siły tyk. I tylko do Chin. Podejdźcie tutaj. Dobra, udało się. Mamy lepsze
systemy podatkowe. I tutaj może jakiś faktory kost się zniszczy. Dostaliśmy niestety punktu infamii. Chodźcie tu. Proszę, proszę, chcę was tutaj stateczki. A gdzie jest ogólnie nasza flota? To mnie zastanawia. Mieliśmy flotę ciężkich i potężnych statków. Gdzieś ona utknęła. I no gdzie? Co to jest? Separatyści mam wybuchli? Nie, Niderlandy. Nie, separatyści. Reakcjoniści dokładnie mam wybuchli. Tu są nasze statki. Ja się zastanawiam. No może sobie tak siedzą cały czas. Cwaniaki. A jeżeli teraz dokładnie zniszczymy Chiny, to już później będą słabiutkie. A wy chcecie jakieś sojusze? They will not accept. Albo cywilizowane kontra niecywilizowane. A wy co, jesteście cywilizowani? Nie. A i tak chcecie z nami sojusz. To polepszymy sobie relacje ze sobą. Wasze jednostki na pewno się przydadzą. Tyle mogę wam powiedzieć. A zniszczenie Chin, znaczy teraz już Chiny zostały mocno zniszczone. Nie są w jakichś strefach chińskich i podobno to ludzie. To jest po prostu rewelacyjna sprawa. Już mamy naprawdę wygraną sprawę, gdyż Chińczyki nie staną się żadną potęgą światową. Może zmniejszę podatki dla klasy średniej, aby wiedzieli, że jak się będą edukować, będą mądrzejsi, no to będą wiedzieli, że fajnie być mądrym, bo się płaci mniejsze podatki. O, taka zasada. Armia, organizacja, już dostaliśmy teraz wargole nowe. Zwiększę proszę wydatki na armię. Wszyscy płacicie za naszej armię i wojny. Tyk, może to jakieś bogaci też muszą płacić, nie tak, że każdy będzie odbywał. A wy możecie podejść tutaj, o, i zrobicie im taki bait creek. Kal Alice. Niderlandy tego się zgodzą. No dobra, co chcielibyśmy wziąć? Chcielibyśmy pewno teren tutaj z herbatą raczej. Pokażcie mi mapę regionów. Region Map Mode, czyli ten teren samej herbaty. North Anhuri to się nazywa. Northern Anhuri. Moglibyśmy wziąć Anhuri i Henan. Henan. Anhuri. Northern Anhuri. I wyjdziecie tu, a wyjdziecie tutaj sprzątać szybko. To jest jaki cyk, cyk, cyk. Skład wipe będzie? Excellent. Brawo. Dokładnie też sądzę, że to jest taki excellent. Bo zdobyliście w rewelacyjnym tempie. Znaczy, idealnie pobiliście te jednostki, które są na beznadziejnej organizacji. Dobra, kolejne pieniążki nam będą pływały, może jakieś kolejne administracyjne, tak żeby administracja była na wysokim, potężnym poziomie. A stąd możemy ściągnąć jeszcze jedną 48, która będzie służyła do zdobywania terenów. Gdzie mam statki? Tutaj mam statki, blokujcie importy oczywiście. Żeby byli bardziej wymęczeni. Francja chce sojusz! Ej! Ej! Francuzi chcą sojusz! Gdybyśmy teraz czegoś potrzebowali w Europie, no to możemy się zgłosić do Francji. Możecie się pobić wy tutaj. W sumie jesteśmy na tyle potęgą, że już muszą nas szanować. Nie jesteśmy już takim pierwszym, lepszym krajem, kto jakiejś Azji, jakichś dzikusów. Przeszliśmy tak potężne reformy, że jesteśmy naprawdę potężni i mocni. I przy okazji co chwilę pojawiają się bezrobotni, ale zaraz znikają. Super sprawa. Są bezrobotni, nie ma bezrobotnych. Nie, jeszcze to nie jest koniec wojny, panowie. To nie jest jeszcze żaden koniec wojny. Tutaj jeszcze musimy wziąć od was. Mogę add wargol? A, jeszcze się nie zgadzacie, ale wkrótce już się zgodzicie. Oczywiście super mechanika. Zobaczcie, Beijing. Ej, wybuchli tutaj kolejni rebelianci. Co my chcieliśmy? No, Henan i Hubei? Nie Hubei, my chcieliśmy Anhuri. Anhuri. Heban i Anhuri. Ad Wargol, czy jeszcze nie? Wy naprawdę? Wy tak na serio? Wojna idzie super po naszej myśli, a wy się zastanawiacie, czy można coś brać. No. Hashtag liberałowie. Dobra, pyk. No jeszcze nie, moi drodzy koledzy. Poczekajcie na zgodę liberałów. No i już prawie. O jest. I chcieliśmy Henan. I na to się zgodzicie? Ktoś nam powiedział wojny. Wielka Brytania. O nie. O, to wojna będzie niezła teraz. Wypodzieli nas z powodu zwiększonej infamii. Okej, bijmy się. Bijmy, zabijajmy się. To niech seria będzie ciekawsza przez to. They will not accept this offer. Okej. To się dalej bijemy na tych wyspach. Yuan wypowiedział nam wojnę. Serio? Czy ty masz, Yuanie, rozum i godność człowieka? Znaczy bota? Idź tutaj. Idź tutaj. Albo nie, wy musicie iść tu, pobić ich. Czy to zniecywilizowane państwo? To są dzikusy. Pobijecie ich tym. Tyk. Już chcecie? They will not accept this offer. No przecież wy nie macie nawet armii. Powinniście się poddać. Staliście rozbici, zniszczeni, wyniszczeni.
A wy jeszcze macie czelność mówić, że się będziecie bić. No, panowie, panowie. Jestem zawiedziony waszą postawą. No może uważacie dlatego, że jest... Jak mam wojnę z dwoma państwami, no to nie musicie się jeszcze poddawać. Może na jakiej zasadzie działają? No, ojej, Jezus Maria. Ile tutaj tych wojsk przybyło? Dobra, ustawcie się tu i trzeba pozbyć się rebelii. Kogo wy musicie się pozbyć? A, jakieś trzy oddziały japońskich reakcjonistów u góry. Już? Nie. Szkoda, że jeszcze nie, bo bym wysłał teraz te siły tutaj i jednak... Znaczy wysłał tutaj te siły. Możecie się jeść tutaj w tych górach i na przykład i się wspierać nawzajem. O. Chyba, że będziecie szli górą. A to jest bardzo prawdopodobne, że będziecie szli tą górą. Wiecie co? Idźcie tu. I się brońcie na razie. O. Chińczyki. Dalej nie chcą się poddać. I teraz będą po prostu taki... To będą taki... Nie wiem, pies ogrodnika. Oni będą, wiedzą, że nie wygrają, ale się nie poddadzą. No. Dobra, może tutaj pobicie takie siły małe. W górach moglibyśmy się dłużej bronić, tak naprawdę. Rzućcie się na nich tu. Straćmy jeden punkt prestiżu. Oczywiście nasza Afryka teraz będzie cała oblegana przez pewnie siły sprzymierzonych. No ale już trudno. Wiedziałem, co się stanie, jeżeli będziemy chcieli zwiększyć sobie infamię. Znaczy, zwiększymy sobie nadmiar infamii. Więc tu nie ma co się dziwić. Dalej nie. Nie będą się zgadzali na żadne. Musicie ich tam pobić. Może jakieś kolejne wojskowe. O, tutaj defensy może. Defensywne doktryny będą zawsze na propsie. Ej, co tam tutaj dropnęliście się? Koledzy. Proszę ich tam pobić. No, oblegali teraz wysepki. Ciołki. Pobijcie ich tutaj, może tutaj się na nich rzucicie również. Na stolicę. Zdobędziecie stolicę, no i będziemy mogli przy okazji... O, już. Tutaj jedną wojnę skończyliśmy. To możecie sobie tutaj gdzieś stać. I jeszcze tereny powiększyły się jeszcze bardziej znacząco. No patrzcie, my po prostu zarabiamy. Pyk. Może tutaj zmniejszymy taryfki. Nam dają naprawdę ogromne ilości terenów. Znaczy, pieniążków. Wszyscy ludzie nie mają tak naprawdę o co się wkurzać. No po co macie się wkurzać? Państwo zarabia ogromne pieniądze. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, a wy się jeszcze wkurzacie. No panowie. Yuan, Yuan. Ja nie wiem naprawdę po co wy wypowiedzieliście na wojnę, no ale... White Peace? Nie. Może po zdobyciu stolicy będziecie już bardziej logicznie myślącym państwem. Tak? Już? No właśnie. Jesteście teraz bardziej logicznie myślącym państwem, więc... Możemy pójść i się bronić. Niestety musieliśmy odpuścić sobie tutaj wal góry. O Jezus, to ich sporo. Troszkę się zebrało. Jakieś defensy. Tutaj Brytyjczycy stoją z większą ilością sił. Może jak się rozdzielą, to będziemy mogli się rzucić na Wietnam. Wiecie co? Rzućcie się na nich tutaj gdzieś. Raczej ich powinniście rozbić. Tak sądzę przynajmniej. Że powinniście to wygrać palcem w nosie. Przynajmniej jesteśmy dobrej ilości, jeżeli chodzi o... Ty, nie bijemy się tak mocno, jakbyśmy chcieli. Dlaczego? Chodzi o teren? No w sumie, jeżeli my się bijemy dalej na miecze, oni na karabiny, to przegrywamy to. Nie, raz wygramy, raz przegramy. Raz oni tracą, raz my tracimy, ale raczej ogramy ich tu. Idź, podbijcie ich tutaj wszystkich. Dub, 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 nie bijemy się w górach, bijemy się już na bardziej w lasach, płaskich terenach, więc nie powinno być problemu. Może się zregenerujecie, zanim gdziekolwiek pójdziecie. A wam wyślemy nasze dodatkowe siły. Za pomocą transportowców. O, pakuj się i wypłyń tutaj. A was, drodzy koledzy, tu, tą jakąś śmieszną armijkę, będziemy mogli się pozbyć. Dobra, odnowiliście się organizacyjnie, zwiększyliście swoją ilość żołnierzy, więc możecie... O kurde. Troszkę was tu przypłynęło, ale powinniście raczej ograć te bitwy, prawda? Ogracie ich. Nie mówcie, że ich tutaj nie ogracie. No, uciekają, dobra. Musicie się zregenerować i walczyć później na innym obszarze. Co byście chcieli? To byście chcieli ukorzeniać, co? Kontajn. Nie mam pojęcia, co znaczy to kontajn. Co to jest? Co to jest to kontajn? Aha, to ja wiem, co to jest. To jest nic fajnego i my nie chcemy na to iść. Bo to jest coś takiego jak ala... No już to widzę, jak sobie pójdziemy w jakieś koktajle. To jest coś takiego jak ten Wargold typu takiego obcięcia, że musimy zmniejszyć armię i tym podobne.
Coś tak mieli Niemcy w czasie po pierwszej wojnie światowej, że po prostu takie całkowite troszkę upokorzenie. A my na to takie rzeczy się nie możemy zgodzić, no. Ej, pobicie ich, musicie ich pobić. Nie musisz, że nie dacie im teraz rady, no przecież to jest malutka beznadziejna sabarmia. Dać im radę. Proszę bardzo, nie możemy dać się przegrać z nimi, nie możemy przegrać. Jaką wy macie technologię? 17 na 30. Serio? Przegraliście gdzieś? Dobra, biegnijcie w nich, biegnijcie i rozwalajcie. Mamy tak dużo oddziałów w tym rejonie, że bez problemu możemy się rzucić i wygrywać z nimi wszelkie bitwy. Rozbijecie squad wipe, squad wipe? Nie, jeszcze nie. Wy możecie podejść sobie tutaj i na razie się bronimy. Military logistic może, o, organizacja armii coraz to lepsza, coraz silniejsza. I mamy kolejne wybory w naszym państwie. No to są takie zalążki wojen światowych. Wojna o infamię. Pierwsza wojna o infamię. Przy okazji oddzieliliśmy Chiny. Od tych terenów tutaj na południu do tych na górze. Plus moglibyśmy gdzieś może naval base zrobić. Jakiś naval base serdeczny? Nie. Przy okazji Colonial Power nam spadł. Hech. I morale plus 30. O Jezus Maria. Ej. Pomóżcie ich tu. Dobrze. Żadny koktajl Japan. A te siły to co? Wycieczkowce? Ha, bo one szły, tylko się zawiesiła emotka. No i jeszcze nie dość, żeby oni nas zaatakowali tutaj. Rewelacja. Ej, co wy do nas idziecie? Życie wam niemiłe w tych górach? Tuarba Jingo, okej. Okay. Nie, dobra. Wygraliśmy bitwę. Możemy odbijać sobie nasze tereny cały czas tutaj w Wietnamie. I bronić je na tych rejonach górskich, żeby do nas nikt przypadkowo nie dochodził. Może przegraliśmy jakąś jedną bitewkę czy dwie, no ale to nie jest żaden powód, żebyśmy musieli od razu zgadzać się na warunki brytyjskie, które by nas mocno upokorzyły. Tuar by Jingo nie będzie. Będziemy tylko mogli się zgodzić na jakieś... O, kurtka wodna. Lasers free może. Wygracie to? Raczej to wygracie, ale weźmy więcej oddziałów, żeby oni tracili jeszcze więcej armii. Dobra, dacie radę tutaj? Powinniście dać radę. Wy byście nie dali rady. Plus, mamy na razie pieniążki na minusie, ale to nie jest... Ja się tym tak bardzo przynajmniej nie przejmuję, tymi pieniążkami na minusie, z prostego powodu. Te pieniądze, tak naprawdę... Wygracie to, prawda? Musicie to wygrać i musicie dojść posiłkami. O, nie wy... Dobra, wycofajcie się najlepiej tu. Dobra, ogarnijcie ich, give in the residency. Nie, musimy dać pełne limitowa... O, nasze limitowane obywatelstwo. Wszystkie te kraje, które podbijemy, muszą być limitowane obywatelstwa mieć. Nie podbiliście ich jeszcze? No ja pierdzielę, panowie. Pozbądźcie się tych frajerów. Koniec wyborów, ko wygrali imperialistyczne frakcje, a my damy sobie... Może damy sobie liberalne. O. Cholerni Hiszpanie. Może jeden oddział nich odbija tereny, drugi się regeneruje gdzieś w Wietnamie, Wietnamgu. I przy okazji wygrywamy powodu tej wojny. I co? Już nie takie kozaki, co? Już nie takie kozaki, panowie? Hiszpanie, chciałaby się poddać? Nie. Bo oni widzą, że mogą wygrać. Ale wiem, że to jest tylko bujda i fikcja. Ale moi drodzy, ja widzę, że mamy wystarczająco minut tego odcinka. Ja byłem Szpakowski. To była Wiktoria II. Wujka Japonią, wasze ulubione anime. Trzymajcie się ciepło, cześć!